że będę taką pipką. Nie, ja chcę iść. To do level 1, czyli najgorszy basen. Michał. Lubię takie właśnie ryzyko. Wylosowaliśmy osoby za pomocą gry. Dobra. Ale powiedz tak, Karolina, teraz. No właśnie. No właśnie, też, żeby to nie, nie muszę cały czas mówić ja, a ja wszędzie mówię. Dokładnie, dobry, dobry. Come on. Dobra. No. Ale nie muszę być koło siostry, mogę być tu. Dobra. Wskazaliśmy tutaj osoby, które mają wejść i do numeru 3 wchodzi Wiktoria, a do numeru 5 wchodzi Domin. Tak jest. Trójeczka to jest poziom neutralny, coś dobrego, coś złego, a piąteczka level 5. Nie, ja mam wrażenie, ale rozumiem, że ten program ma polegać na tym, że stopniowo ci ludzie odpadają, ale to jest taka tylko... Nie można było od razu odciąć, bo tu od razu widać, że niektórzy kompletnie nie ten... Jak mawiał ten, jak on się nazywał w tym... Chłopak nie patrzy, zaraz się rozkręci. Może i oni się rozkręcą. Ale wydaje mi się, że niektóre osoby... Na przykład to jest ten gość, co się wkradł? Czy nie? Nie, niektórzy to tak jakby... Na przykład ten z lokami w ogóle, taki bardzo cichutki. Dziwne, że są tacy cichutcy. Przychodzą do programu, ludzie są tacy cichutcy, wystraszeni. Wszystko takie dziwne to jest. Może, ale podobno na casting dużo osób się zgłaszało. Więc albo Fris chujowych wybrał do programu, nie wiem. W sensie nagroda. Słuchajcie, kochani, stwierdziliśmy, że tutaj, żeby mogła się wykazać Julka i Johnny, to oni jako pierwsi skoczą do basenu. Postanowiłem się, że dla swojej drużyny się poświęcę. Mam nadzieję, że to nie będzie aż tak straszne. Czerwoni, nagroda ważna. Chodźcie wszyscy, no. Także proszę Państwa, tu jest level pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty, czyli nagrody, które właśnie nasi uczestnicy Twoje 5 minut będą sobie wybierali. Ten jest trochę wypchany, lub przynajmniej mata jest naciągnięta i... To ja poproszę ten. Ten chcesz? Zgadza się. Dominik, także Twoja nagroda znajduje się tu w środku i jest to... Mam mogę wziąć, nie? Tak. Karta, słuchajcie, nagroda. Karta przyjaciela, czyli zgarnąłem kartę przyjaciela i... Będę mógł widzowie. Dziękuję. A to ten, co był w Nuts World, tak? Dziękuję również mojej grupie, która wytypowała mnie do wzięcia takiej rzeczy. Tutaj mogę sobie wybrać jedną osobę, z którą będę wspólnie dzisiaj w grupie, albo kiedy będą zadania w parach. Dziękuję wam bardzo za to i jesteście bardzo fajni. Są teraz coś ciekawego w końcu, te bolesne teraz. Tak jest. Niech będzie ten. Na pewno? Ten. O ja, ale wybrałeś. Możesz jeszcze zmienić. Jeszcze daję ci ostatnią możliwość i okazję. Dobra, ten. O Boże! Tego się najbardziej bałem. Nie będziemy dzisiaj rozmawiać. Mówiliśmy wam, że są jakby te bolesne rzeczy nie tylko fizyczne, tak? To akurat jest ból psychiczny i węchowy bardzo mocny. I być może również żołądka. Oto moja nagroda. Czy mamy reflinka do pay-per-view na 17? Teoretycznie to taki sam jak był, nie? Ale nie wiem, czy będę promował. Zobaczę, jeszcze się zastanowię. Bo to i tak się promuje w ostatnie dni. Zastanowię się, jak będzie konferencja. Pyszna. Jak to no działa? Nie! Poprzedzaj! Dobra, ale poczekaj na film! Koniec! Ja się nie wiem, spodnie to odbywka. Ja tak! Ale to śmierdzi. Ale tu capi! O! Nie, ja chyba nie dam rady. Nie znam, ale obrzydliwie to wygląda. Ja nie chcę na to patrzeć. O nie, nie patrzę, nie. Ja wychodzę, nie. O! Pyszne widzowie. Weź się, o nie. Lepiej, rzut. Czasami jak zrobicie taką kupę mega śmierdzącą, to tak to pachnie mniej więcej. To... Zieloni, jeszcze trzeci level. To wpada. Ja. No to zapraszam, wybierz sobie. Tutaj widzę, jest jakaś woda. Chyba wolę wypukła. Niech będzie wypukłe. Serio, jeszcze możesz zmienić. Nie, nie zmieniam. Dobra, to ci otworzę. Nie jest nic strasznego. No to jest neutralne, tak? Czyli tak. Jakby jest cilerka. O Jezu. Dobra, no to z czerwony. Dobra, wydaje mi się, że to nie jest podjebane od Mr. Beasta, bo ten pomysł z tymi basenami jest na tyle chujowy, że to musiał wymyśleć Freeze sam, z wujkiem Luki. To chyba Mr. Beast nie robił czegoś takiego. Czekajcie, Mr. Beast. Ile tam tych basenów jest?
Nie wiem, co tu wpisać, kurwa. Pool. Nie ma 20 basenów, czy tam 30. Bo to takie, kurwa, jest... Mogę, widzowie, skipnąć trochę. Bo, kurwa, zanudzam się na tych basenach. Chcę, żeby się coś działo. To jest jakieś wchodzenie do basenu. O Boże, pączki ekipy! O Jezu! Nigdy nie widziałam pączka! Tutaj ewidentnie sobie poradziła pod względem, że przejęła trochę kontrolę na tym, nie? Właśnie wygraliśmy konkurencję i lecimy odebrać naszą nagrodę. Donaty ekipy? Nie mogło być lepszej nagrody. Taką nagrodą to aż żal mi się nie podzielić z drużyną. Wyglądają przepysznie, a wiecie co ma... Ale ta Pola traci, widzę, traci, kurde, ja dałem jej dużo, dużo zaufania, ale to jednak sprzedajna. Mają w środku truskawkowo-cytrusowe nadzienie. Na górze jest czekolada i strzelająca posypka. Kurde, muszę wziąć jednego. Jezu, dziękuję bardzo, byłam tak głodna, ale w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale sponsorem całego Twoje 5 minut jest właśnie Dotty Donut z kolaboracją z ekipą. Także jeśli jeszcze nie próbowaliście swojego donata, koniecznie biegnijcie do sklepu i go spróbujcie. Sprawdziliśmy wasze filmy, które nagraliście kamerami, no i generalnie jest tragedia. Jest tragedia. Przeceniłem jednak wasze możliwości, więc będziemy musieli się tam cofnąć o parę kroków do tyłu. Z wyjątkiem jednej grupy, która też dla nas była w sumie zaskoczenie. Tak, zrobili coś mega zabawnego. Była to grupa żółta. Było to tak cringe'owe, że jest śmieszne, ale to był taki cringe, żeby latało później po TikToku i uznaliśmy, że chyba by reklama się udała. Dlatego... Trzy drużyny mają swoje basen po jednej osobie. I tylko jedna drużyna ma basen z nagrodą. Brawo do rzutki! Ja wolę ból. Ja mogę iść na ból. Jedna pewno nie pójdę na ból. Powiem, wykorzystaj go. Ja pierdzielę! Idealnie, bez pomocy! To tak. To ciekawy ziomek. Nie było to najprzyjemniejsze. No bardzo dobrze. Uratowali drużynę. Zobacz reklamę zielonych. To bym musiał time stompa mieć. Aha, to tu, no dobrze. Aha, bo oni reklamy kręcili, kurwa. Proszę bardzo. Nie tylko pod względem kontentowym, ale także pod względem sponsora, czyli jak zrobić, żeby Dotty Donuts było zadowolone z tego, że jest ta reklama, w jaki sposób rzeczywiście możecie zachęcić, aby ktoś ten produkt kupił. Bardzo dobra rada moim zdaniem do Instastory naszego. Mam takie piękne tutaj donatki i wiecie co? Są mega pyszne. Chciałbyś może spróbować? Naprawdę? Mega pyszne? Chciałbym spróbować. Proszę bardzo. Wow, mega dobre. Nie, no weźcie, poważnie. No, więc nie, to jest... Musimy to zrobić płynnie i przemyśleć, co mówimy, a nie na spontanie. Nasza współpraca była lekko chaotyczna. Jest takie przekrzykiwanie się i co 3 sekundy zmienianie konceptu, że kiedy już mamy po prostu ten koncept ułożony, jakiś taki, że wiemy, o co chodzi, to jest to wciskane coś innego, coś innego, coś innego. Było 50 Mr. Puls, czekajcie. Było coś takiego? Nie, dobra, nawet jak jest chuj... Fritz jest na tyle, kurwa, kreatywną są, że nawet jak coś jest chujowe, to i tak jest podpierdolone. Jakieś bym chciał zobaczyć, nie? Czy on coś rozkminił? On nawet minimajka podjebał, kurwa, z zachodu. To jest, kurwa, niemożliwy typ. Oni to nazywają inspo. Zrobiliśmy inspo. Wyszło. O Jezus Maria. Ale pewnie przynajmniej inne są te baseny. No na pewno coś wymyślił swojego. No tak, no bo oni nie mieli na pewno w jednym basenie pączków. Na pewno, więc to jest Freeza. Zwracam honor. Freeze jest osobą kreatywną. Czekamy naszą koleżankę po poprzedniej konkurencji, gdzie wylądowała w błocie. O, właśnie idzie. Karo, jak tam po konkurencji? Nie, to jest totalnie spalone. Totalnie. To jest strasznie sztuczne moim zdaniem. Mamy nagraną już i reklamę na YouTube'a i nagraliśmy właśnie przed chwilą nasze Insta Stories, także mamy nadzieję, że... Ej, czyli co teraz tak naprawdę, żeby...
kurwa, no to każdy może robić ekipę, brać te pomysły od MrBeasta, one są dobre, sprawdzone, widać co działa i kurwa, jakoś to leci, nie? Może ja sobie zrobię ekipę i bym tak kurwa był właśnie takim chujem, nie? Żebym brał jeden do jednego i nawet mówił dokładnie to samo, co oni w odcinkach. Jeden do jednego przetłumaczone, nie? I to nawet tak dziwnie, że widać, że z translatora. Tak jak ten taki ziomeczek, jak on ma ten z TikToka, co? Chcesz poderwać kobietę? Kobiety lubią. W ten sposób. I chuj siadłby. Tylko dobrych ludzi dobrać i jelo. Że będą świetne i się spodoba naszemu szanownemu jury. Był czas do wpół do, a jest 55 po, co znaczy, że mieli o praktycznie pół godziny więcej czasu. No i powiem tak. No nie jest to łatwe zadanie, nie? Nie jest łatwe, jak jest początkującym się. Ale niektórym poszło dobrze, ale tylko niektórym. Niektórym nieco gorzej. Właśnie skończyliśmy. Dobra, jest kolejna zadanie, reklama. Którym było stworzenie reklamy i na TikToku. Tak. Teraz mamy drużynkę czerwoną. Sponsorem naszego dzisiejszego odcinka jest Doty do nas, które ze współpracy z ekipą tworzy te świetne lat. A czekamy po poprzednich konkurencjach na naszą koleżankę, dlatego że poszła się przebrać, bo wylądowała w Łodzi. Przynajmniej jest mi teraz ciepło. Dlatego też mamy coś dla ciebie swoje na osłodę. Są to donaty ekipy. Nigdy ich nie jadłam, więc jestem mega ciekawa, także robimy... Mini teścik widzowie, będziecie mieć mini test. Jest tak, słodycz i cytrynkę taką kwaskowość. Dobrze, jednocześnie dobrze. Jest to takie mega crunchy. Nie wygląda jakby w to wierzyła. Trochę tak, nikt nie kupi... Szczerze, według mnie chyba ta reklama lepiej wypadła niż te dwie wcześniejsze. Przynajmniej jakoś opisuje, to można sobie jakoś to wyobrazić, a nie. Dobra, dobra, ale wspaniałe. To przewiną, każdy tak, to przewiną. Nikt nie kupi donata po tej reklamie. Raz. Nie, a po tamtych to tamte były zajebiste reklamy, nie? Oni są wklejani w chuj. Dwa, trzy. Okej, czyli tak. Pod siódemką kryły się donaty ekipy. Jest to nasz główny sponsor, dzięki nim możemy tutaj realizować nasze różne pomysły. Także bardzo dziękujemy. I są... Nie widziałeś żółtych? Kurwa, no dobra, no to jest to? Z nimi opowiadając, możesz nie powiedzieć, masz już dość jedzenia obrzydliwych rzeczy, wiesz, ruch kamery, ktoś cały wysmarowany musztardą. Ej, super, super, super. Zmień się! Z chłopakami pracuje mi się dobrze, mam chwilę załamania, dlatego dobrze, że jest Oliwier, no bo byśmy średnio dali radę czerwoni wtedy, nie? Też mi się wydaje. Zapytaj się Karola, czy nie jest, czy nie będzie na ziemi, nie będzie na ziemi. Ale że teraz go kładziecie na ziemi, tak się filmu. Ja nie wiem, gdzie są żółci. Nie mam pojęcia, gdzie są żółci. Przewijam, ale nie widzę reklamy żółtych. To niby są, ale oni pierdolą jakieś farmazony. Nie wiem. Pamiętajcie, że... 26 minuta? Czemu mi się nie wyświetla ich reklama? Stanowienia. Drużyna żółta, zobaczmy. To jest mocne, bo widziałem jak nagrywali. Nie? Zobacz, co mam dla ciebie. Wow, donaty ekipy? Pamiętajcie, jeżeli nie chcecie jeść z samego syfu, jedźcie tylko donaty ekipy od Doty Donuts. Jej, jest to zabawne, jest to cringe'owe, ale jest to zabawne w tym wszystkim. Ale wygląda jakby cringe był zaplanowany. Kwestia, jaki sponsor by się na to zgodził. Doty być może, przez to jak bardzo nas lubi. No. Śmieszna wstawka, myślę, że latałaby na TikToku. Tak. Teraz mamy drużynkę czerwoną. Sponsorem naszego dzisiejszego odcinka jest Doty. Najlepszym sobie właśnie je w międzyczasie testujemy. Doty Donuts o smaku truskawkowym i cytrynowym. Hejka kochani, właśnie mamy przerwę w nagrywkach, a przy okazji Doty Donuts w kolaboracji z ekipą są... Błogosławię, błogosławię narzeczoną. Sponsorem naszych nagrywek to twoje 5 minut i jak widać donaty rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Lećcie po swoje, są w czekoladzie ze strzelającą posypką. Przygotujcie się na to psychicznie. Może powiemy, kto najgorzej, nie? No co, rzuci cringe.
Dramat. No, generalnie. Zieloni również cringe. Niebiescy, no to już w ogóle nie ma. Najlepiej. No, dobrze było. Kurde, estatyczne. Bardzo ładnie, bardzo fajnie. Ale ja bym czerwony dał zdecydowanie na drugim miejscu. Okay. I wcale też, że nieźle, tylko że git. Dwie nagrody. I dwie nie nagrody. Niebiescy wybierą żółtym, a czerwoni zielonym. Może w ten sposób. Liczmy? My wybraliśmy z drużyny żółtej Michalinę. I będzie ona miała... Basen z rzędu pierwszego. Basen śmierci i bólu. Śledzia. Smoothie ze śledzia, po którym żygałem z 5 razy. Nie, mam wrażenie, że ostatnio na YouTubie się zrobiła jakaś taka wyrwa. Albo mnie już nic nie interesuje, albo naprawdę jest jakaś... jest dużo przestrzeni, żeby weszli nowi twórcy. Bo to jest jakiś bardzo przygotowywany odcinek, ale to jest... Potwornie nudne. Potwornie. Te twoje 5 minut. Tak jak ten pierwszy był ciekawy, tak ten jest potwornie kurwa nudny. Od 30 minut się bujamy z jakimiś kurwa basenami. Nikogo to nie obchodzi za bardzo, te baseny. Kto do jakiego wejdzie. Tu nie ma żadnego dreszczyku emocji. Bo co tam jest? Tu kurwa najebali jakiegoś musztardy, tutaj jakiegoś kurwa pułapek na myszy, takie... Mało postaranka, bym powiedział. Jakieś ciągle reklamy pączków. Może się rozkręci to. A nie, to już koniec, kurwa. Tu już są werdykty. Źle jadłaś pączka, odpadasz. Kurwa, dziwne, dziwne. Co? Dzięki, Przemek. Tak jest, no? Heno, to tutaj basen? No. Olej. Olej. O, człowiek. O Boże, olej, o Jezu, o Boże, kurwa. Ja pierdolę. Straszne, ja pierdolę. Nie mogę tego zrobić. Ej, ale jak się rozbiorę... Tak. To będzie pasować. Kto skakuje tam? Hola, wiesz, lubimy się, nie? Nie. Basen da. Używam jeszcze karty zamiany. Osobę wybiera Michu, kto tu wskakuje jeszcze. Pola! Michu powiedział, że... Pola im chyba wpadła w oko. Fajnie się robi. Pole! Pole! Ale jest to szuja wstrętna. Ja powiedziałem, że mąż wybrał. Nie, to wszystko jest takie udawane, nie? Że o, jest kamera, to udam, że właśnie, żeby się więcej działo, to wrzucę kolegę. A, jakie tam... Nie. My chcemy bardzo docenić trud Poli i dlatego jej chcemy przekazać nagrodę, także my wybraliśmy Radka. Ona stoi w ogóle obrażona. Ponieważ on wpierniczył najostrzejszą papryczkę, więc zasługuje na nagrodę. Co? Myślałem, że jest tylko jedna nagroda pieniędzy. No cóż, bardzo fajnie. Teraz takie na pytanie. O kurde. Kreatywnie, nie? Kreatywna nagroda jak poziom kreatywności cioci jakiejś, nie? Chrzestnej. 500 zł w kopertę i jest, jeden basen jest. No na dwa. Nie, no. O kurde, to jest tak syście jakieś. To jest limitowany boks finałowy trzeciego sezonu, którego już nigdzie nie ma dostępnego. Jest mega rare. Ale to jest mega rare, stary. Widzowie, jak widzicie, nasza dzisiejsza konkurencja się... Rare item mu trafił. Zakończyła, wszystkie baseny są już odkryte. Mamy chwilę przerwy, lecimy odpocząć, się przebrać, a przede wszystkim niektórzy umyć. Julita mi bardzo mocno zapadła w pamięć. Mocna, mocna osoba. Bardzo się stresuję dzisiaj. Pewnie mnie wyrzucą dziś, tak coś czuję. No i co, panowie, jesteśmy wreszcie, najfajniejszy moment. Ty jeszcze tego nie poznajesz, ale zaraz zobaczysz, oni tu wyjdą. Ale już się stresuję powoli. Tak? Ciężkie, zacząłem się stresować. Osoby, które najbardziej wpadły mi w oko, to jest Aleksander. Okej. Okay. Kolejna osoba, którą bym na pewno zostawił, ja osobiście, to jest Julita. Bardzo fajnie sobie radzi i miała kreatywne pomysły i dobrze prowadziła grupę. Rozpoczynamy ten piękny panel, zapraszamy uczestników. Jak tam dzisiaj, stresik? Troszkę mniejszy niż wczoraj? Nie.
Nie? Większy. 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 No, nie dziwię się akurat, Pola, w twoim przypadku. No ale do ciebie za chwilę przejdziemy. Najpierw bym chciał może z Radkiem pogadać. Chodź, Radek, do nas. Ja mam do ciebie pytanie. Tak, słucham.